Cześć, tu Marcin z Browaru Domowego Lichtus. Dzisiaj przelewanie piwa z fermentacji pod ciśnieniem do kega bez kontaktu z powietrzem. Zapraszam. Tak, więc fermentacja pod ciśnieniem mojego American Wheat skończyła się po 3 dniach, powiedzmy sobie szczerze. W słoiku już nie bulkało. Więc stwierdziłem, że spróbuję tego piwa po prostu, znaczy zobaczę, jaki jest ogólnie baling. Przypomnę tylko, że piwo miało, brzeczka miała 10 balingów przy zadaniu drożdży. Temperatura zadania drożdży 22 stopnie i nie ukrywam, że przez te 2,5 dnia mniej więcej się taka utrzymywała, potem zaczynała spadać, czyli jednak drożdże mimo wszystko utrzymywały tą temperaturę. Bez żadnej kontroli temperatury, oczywiście to nie było żadnego grzania ani nic, tak po prostu to puściłem. Po spróbowaniu próbki, znaczy zlałem próbkę i tak. Odfermentowało do 2 BLG, także całkiem nieźle, w ciągu 3 dni. Druga sprawa, siarka. Siarka była. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tych drożdży to było tyle, ile było, albo były w takiej, a nie innej kondycji, albo po prostu, no, może to jest taki objaw tej fermentacji ciśnieniowej. Nie wiem. Siarka się szybko ulatnia, więc ogólnie piwo w smaku ok. Co prawda brakuje aromatu chmielowego, więc chmielenie na zimno jest tutaj wręcz wskazane, ale ja teraz chcę pokazać, w jaki sposób ja przetransportuję to piwo do Corneliusa, do mojego Corneliusa. Mam nadzieję, że go nie przeleję, ale mam tutaj mniej niż 20 litrów, z tego co pamiętam. Więc jaki jest ogólny plan? Plan jest taki, że podłączę tutaj zamiast do zaworu gazowego, znaczy do tego wyjścia gazowego w głowicy flach A, podłączę normalnie gaz i będę to piwo wypychał z tego kekpeta poprzez to wyjście do bezpośrednio do Corneliusa. I teraz Cornelius oczywiście będzie zamknięty. Najpierw ja go uzupełnię, to znaczy napełnię go dwutlenkiem węgla, żeby tam nie było w ogóle styczności tak jakby z tlenem, więc będzie to polegało na tym, że naleję. To znaczy, można zrobić to na 2 sposoby. Albo nalać pełno wody i ją wypchać po prostu butlą CO2, wtedy mamy 100% CO2, albo po prostu wystarczy trochę podłączyć tylko do zaworu gazowego też butlę, wtłoczyć trochę CO2 i zaworem tym bezpieczeństwa, że tak powiem, popuszczać, bo CO2 jest cięższy od powietrza, więc będzie się układało na dnie. Wystarczy, że trochę tego CO2 tam będzie i już wpuszczając piwo przewodem piwnym, czyli tą rurką, która jest do końca, do dna praktycznie Corneliusa, ono już nie będzie miało kontaktu z powietrzem, czyli z tlenem, tak głównie chodzi o tlen, tylko już tym dwutlenkiem węgla, który jest na dnie. Dobra. Więc tak, w pierwszej kolejności przygotuję właśnie ten Cornelius. On jest oczywiście zdezynfekowany. Ja w nim miałem jeszcze wczoraj jakiegoś tam lagerka, porozlewałem to po butelkach i w tym momencie on jest zdezynfekowany Starsanem. Dobra, teraz tak. Wpuszczając dwutlenek węgla można użyć obojętnie którego przewodu, to znaczy któregokolwiek złącza, gdyż nawet chyba lepiej jest użyć nawet piwnego złącza, bo wtedy dwutlenek węgla wędruje bezpośrednio na dno. A tak, no to on będzie na dole, on i tak opadnie, ale obojętnie. Ja użyję tak czy inaczej gazowego. Tak, i tu odkręcam butlę. No i leci, nie? Leci, leci, leci. I tak trochę sobie wpuszczę tego dwutlenku węgla. Dobra. Dobra. Okej.
Mamy? Mamy. Teraz o co chodzi? Tak jak mówiłem, stąd pójdzie piwo raz, a stąd będziemy, tu będziemy wtłaczać gaz. I teraz, jak będziemy wtłaczać gaz, możemy sobie to tym, tak jak mówiłem, jest jeden sposób, to jest taki, że można tutaj tym popuszczać. Trzeba popuszczać, żeby piwo tam wpłynęło. No to trzeba tutaj obniżać ciśnienie, wiadomo. Ale tak się zastanawiam, czy nie będę mógł skorzystać z tego ustrojstwa, które służy właśnie do utrzymywania tego ciśnienia. Bo jak ja sobie tutaj ustawię jakieś ciśnienie, to tak naprawdę to będzie się samo popuszczało to ciśnienie w tym Corneliusie. Czyli chcę zrobić coś takiego, że podłączę ten cały manometr z tym zaworem do Corneliusa i w ten sposób będę obniżał, czy tam wyrównywał, czy obniżał ciśnienie w Corneliusie. I tak spróbujemy. Tutaj muszę najpierw zakręcić, żeby to odczepić, to muszę tu zakręcić. Także ten zawór zakręcam, ten jest zakręcony, więc spokojnie mogę to tutaj wyciągnąć. OK, tu podłączam do gazowego. O, tu już widzę, ile mi się pojawiło. Tu jest w tej chwili 0,35 coś tam bara. Ale ja sobie to teraz dopompuję. Dopompuję tym przewodem. OK. Tak, mniej więcej, żeby mieć tyle, co tam. Tam było mniej więcej 10. Zobaczę, kiedy on zacznie mi tutaj puszczać. O, a to będę wiedział, jak sobie to tu podłączę. Kiedy on będzie puszczał. Ups. Nie wiem, na ile on jest tutaj teraz ustawiony. O, teraz już zaczyna puszczać, nie? I to jest mniej więcej 0,8, niecałe 0,8. No, czyli ja muszę ustawić na przy wypychaniu 0,8, powyżej 0,8 bara. Dobra. Dobra, tu odczepiam. Tak. No dobra, i teraz tak, tu podłączam to. A, to zakręcam. A, tu sobie spuszczę gaz, żeby łatwiej to wyciągnąć. Tu podłączam pod gazowy. Tak. A tu podłączam pod piwny. O! Nie? Mniej więcej chyba to widać, jak to jest teraz podłączone. Dobra, tu odkręcam butlę. W tej chwili na manometrze na butli mam jeden bara. Tu odkręcam, na razie się jeszcze nic nie powinno dziać. Tak jakby dopompowałem butlę. I w tym momencie odkręcam zawór piwny, czyli stąd piwo poleci do Corneliusa, nie? Powolutku. O! I co się dzieje? No, na razie się nic nie dzieje, z tego względu, że tu jest za małe ciśnienie. Więc muszę użyć śrubokręta. Dobra, i teraz tak naprawdę regulując, tam jest wszystko podkręcane, regulując teraz tym ciśnieniem, zwiększam ciśnienie na butli, czyli zwiększam ciśnienie w kekpecie. Zwiększając ciśnienie, tu piwo płynie. Prędkość nie jest oszałamiająca, ale co ciekawe, widać, że coś się dzieje. Tak, jeśli chodzi ogólnie o temat tego fermentacji pod ciśnieniem, to jest, zapraszam na mój film, link znajdziecie poniżej w opisie filmu, tam jest wszystko wytłumaczone, w jaki sposób to działa, dlaczego to tak, a nie inaczej funkcjonuje i jakie sprzęty są do tego potrzebne, także też zapraszam. Tak, zlało się już prawie wszystko, to znaczy już zatrzymałem, bo okazuje się, że w tym kekpecie było trochę więcej niż 20 litrów piwa, a do Corneliusa i tak wchodzi tylko 19. Jeszcze tam trzeba troszeczkę zostawić miejsca, więc żeby nie napełniać na 100%,
to zatrzymałem już to wylewanie. Poza tym jest problem z tą kulką, bo wężyk, który jest podpięty pod tą kulkę i ten taki, tą taką rurkę, która zaciąga piwo bezpośrednio spod tej kulki pływającej, no on jest chyba jednak trochę za długi i muszę teraz wymyślić patent, jak to zrobić, może go skrócić, nie wiem, będę próbował, żeby właśnie uniknąć sytuacji takiej, że on nagle zaczyna być nad kulką, to znaczy zaciąga po prostu ten dwutlenek węgla, który jest w kekpecie, w środku, więc to jest do dopracowania, ale ogólnie piwo zostało przelane bez kontaktu z powietrzem i o to tak naprawdę chodzi. Siara jest, ale to jest już inny temat. Dzięki bardzo, pozdrawiam, browar Lichtus. To tyle dzisiaj. Dobrych warych życzę, trzymajcie się, cześć.